Panie Pawle, jest pan ofiarą przestępstwa, oszustwa dokonanego przez grupę operującą na terenie Polski i na terenie Wielkiej Brytanii. Sprawę opisywaliśmy już na naszym portalu. Chodzi o wyłudzenia na markę sieci domów towarowych brytyjskich John Lewis. Pan zgłosił to przestępstwo w ubiegłym roku w Krasnym Stawie w województwie lubelskim. Co się stało przez te ostatnie miesiące z tą sprawą? Dzisiaj 13 lutego ponownie wracamy do tej historii. Kto się zajmuje tą sprawą? Kto przyjął zgłoszenie? Gdzie ta sprawa trafiła, jeśli chodzi o organa ścigania w Polsce? Od strony takiej prawnej organów ścigania to tak naprawdę niewiele się wydarzyło, bo bodajże 28 listopada ubiegłego roku złożyłem zawiadomienie na Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. 5 lutego bieżącego roku dostałem informację z prokuratury rejonowej, że otrzymali komplet dokumentów z policji. Z której, która prokuratura? Prokuratura rejonowa w Krasnym Stawie dostała komplet dokumentów z policji lubelskiej. Pana żona była w poniedziałek, przedwczoraj, w prokuraturze w Krasnym Stawie. Jaką uzyskała informację na temat postępu tej sprawy? Pani prokurator prowadząca sprawę nie zapoznała się jeszcze ani z dokumentami, ani z przekazanymi przez policję. My w międzyczasie złożyliśmy wniosek, po otrzymaniu pisma z prokuratury rejonowej w Krasnym Stawie, złożyliśmy wniosek o przeniesienie sprawy do prokuratury rejonowej w Lublinie. Na dzień dzisiejszy, w dniu dzisiejszym, 13 lutego, uzyskałem informację, że prokuratura rejonowa w Krasnym Stawie przekazała sprawę, chęć przekazania sprawy do prokuratury rejonowej w Lublinie. Natomiast w tym momencie czekamy na akceptację tej chęci przekazania przez prokuraturę. Ja myślę, że pan się śmieje już z tego, bo rzeczywiście brzmi to kuriozalnie, wręcz kabaretowo. Natomiast sprawa jest poważna, bo dzisiaj wspólnie byliśmy na Komendzie Policji, Wojewódzkiej Komendzie Policji w Lublinie, ponieważ pojawiły się dwa istotne elementy w tej sprawie. Po pierwsze, są kolejni pokrzywdzeni. Proszę powiedzieć, na jaką kwotę został pan oszukany? My zostaliśmy oszukani na kwotę około 335 tysięcy złotych i w międzyczasie uzyskaliśmy informację, jakby zdobyliśmy kontakt do czterech innych firm poszkodowanych, które były poszkodowane i przed nami, czyli w pierwszej połowie 2018 roku, ale też były firmy, które jakby po zdarzeniu, naszym zdarzeniu, też były poszkodowane. Ale również do nas, do Patriot24, zgłosiła się firma z Warszawy, która jest poszkodowana i która chciała dzisiaj złożyć zawiadomienie w tej sprawie. Natomiast do biura Krzysztofa Rutkowskiego zgłosiła się firma z Poznania, która jest w trakcie negocjacji z tymi oszustami, z tymi samymi oszustami, i prosiła o interwencję, o przeprowadzenie akcji. Pan, wiem, że też dostał informację od tych samych oszustów, że znowu chcą od pana towar. Tak jak powiedziałem na początku, że od strony organów ścigania niewiele się wydarzyło, natomiast ze strony oszustów dzieje się bardzo dużo i cały czas, bo tak jak pan słusznie zauważył, dwie kolejne firmy, jedna firma oszukana się zgłosiła do nas i to przestępstwo z 17 stycznia bieżącego roku, także bardzo świeża sprawa. Firma kolejna z Poznania, która jest w trakcie rozmów z oszustem, a bodajże 28 stycznia bieżącego roku oszuści po raz drugi skontaktowali się z moją firmą, z innym pracownikiem, tudzież ze strony oszustów też inna osoba się kontaktowała w sprawie podjęcia współpracy handlowej. Sytuacja o tyle kuriozalna, że widać, że oszuści działają aktywnie i nie podnoszą z tego tytułu żadnych konsekwencji, no, działają zuchwale, w najlepsze. Natomiast istotne jest to, że jest duża możliwość, by tych złodziei złapać na gorącym uczynku. Przypomnijmy, że oni nawiązują kontakty biznesowe i chcą, żeby towar przywieźć im do magazynów pod Londynem. Tam zmieniają adresy. Ostatecznie towar trafia w ręce człowieka, który ma pieczątkę firmy John Lewis, fałszywą pieczątkę. Przybija tą pieczątką CMR-y i w ten sposób jednocześnie zostawia dowód
że to on jest oszustem posługującym się fałszywą pieczątką i przejmujący towar, za który płacić nie będzie, bo taki jest ten mechanizm. I teraz tak, 10 dni temu policja polska pochwaliła się sukcesem na terenie Wielkiej Brytanii tym, że policjanci polscy pojechali do Anglii i tam przeprowadzili akcję razem z brytyjskimi policjantami. Chodziło o ujawnienie szajki grupy, która zajmowała się wyłudzeniem socjalnych zasiłków. Pan dzisiaj również przedstawił ten przykład policjantom z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i poprosił o przeprowadzenie akcji na terenie Wielkiej Brytanii, by właśnie tych oszustów, którzy są w kontakcie z Wami, w kontakcie z firmą poznańską, złapać na gorącym uczynku. Jaki jest efekt tego wniosku? No, jaki będzie efekt, to zobaczymy. Natomiast na ten moment policja, jak z racji takiej, że byłem na komisariacie, to uzupełniliśmy zeznania, czyli złożyłem zeznania uzupełniające z racji tego, że się pojawiłem. Natomiast też na początku zostałem poinformowany, że tak naprawdę powinienem się udać do komendy, do której złożyłem zawiadomienie. To była komenda miejska na ulicy Północnej w Lublinie. Kiedy kilka dni temu rozmawiałem z policjantem, który przyjmował zawiadomienie, on powiedział, że on już kolejnych zawiadomień ani przesłuchiwań mojej osoby nie będzie przeprowadzał, bo sprawę prowadzi prokuratura w Krasnym Stawie. Prokuratura w Krasnym Stawie na dzień wczorajszy nie zapoznała się jeszcze z dokumentami, a policja, Komenda Wojewódzkiej Policji na ulicy Narutowicza w Lublinie, no dzisiaj z racji tego, że się pojawiłem, to mnie przesłuchali. Ta Komenda Wojewódzka. Tak. Ale otrzymał pan informację, bo był jeszcze dzisiaj u szefa prokuratury rejonowej w Krasnym Stawie. Dowiedział się pan, że sprawa trafi do prokuratury rejonowej Lublin Południe. Dokładnie. Że zostanie przeniesiona. Czy to oznacza, że pojawiła się szansa na przeprowadzenie akcji policji polskiej i brytyjskiej pod nadzorem polskiej prokuratury w Wielkiej Brytanii? No nie, oczywiście nie. Sam fakt, że na ten moment prokuratura rejonowa w Krasnym Stawie wysłała pismo, w którym jakby wyraża chęć, czy chce przekazać sprawę do prokuratury rejonowej w Lublinie. I to wszystko. I prokuratura rejonowa w Krasnym Stawie czeka na odpowiedź prokuratury lubelskiej. W takim razie my będziemy pytać prokuratora okręgowego w Lublinie, będziemy pytać komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, komendanta głównego policji w Warszawie, czy polska policja jest w stanie walczyć skutecznie z oszustami, czy to ludzie Krzysztofa Rutkowskiego mają jechać i łapać złodziei w imieniu polskiej policji na terenie Wielkiej Brytanii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.